Siemano, mam zamiar przeszpachlować sufit i przeszlifować go, zanim przykręcę zabudowę, żebym miał trochę łatwiejszą robotę. Niby wygląda ok, niby jest gładki i przy normalnym żyrandolu nie było tego widać, co zaraz pokażę. Ale przy tym świetle, które ja planuję zastosować, to będzie widoczne. A mianowicie takie coś. Nie wiem, jak na kamerze to będzie widać, ale myślę, że będzie widać. Właśnie takie cudeńka. To jest jedna z moich pierwszych gładzi, a może nie pierwszych, ale na początku mojej działalności, jakieś 11 lat temu. I tak jak mówię, przy żyrandolu było wszystko ok, a przy LEDach będzie widać, dlatego trzeba to przeszpachować jeszcze raz. Więc zabieram się do roboty.
Turn left or turn right or look straight at the sun.
mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. You won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Siemaneczko. Skończyłem szlifować żyrafą. Może nie widać tego, ale jest naprawdę bez pyłu. W tym miejscu, tak jak było widać, odwracałem głowicę i wysypywałem z niej, bo nie do końca odkurzacz jest w stanie wyciągnąć. Jeżeli odsunę od powierzchni, zostaje w tej czaszce, tak jakby. I żeby tym nie sypić, w jedno miejsce to wysypuję zawsze. Tutaj jeszcze jakieś resztki spadają, jak kładę sprzęt na odkurzacz. Zdecydowałem się na sam odkurzacz, bo tu jest dość mały fragment tego sufitu do szlifowania i bezpośrednio podłączyłem żyrafę pod sam odkurzacz. Gdybym robił, powiedzmy, że cały pokój albo no, sporo większą jakąś część gładzi gdzieś, no to przed żyrafą, a za odkurzaczem jeszcze byłby jeden zbiornik cyklon mojego autorstwa. Kiedyś, jak będzie okazja ku temu, to pokażę. Wtedy nie zasyfia aż tak filtrów w odkurzaczu. I zdecydowana większość, jakieś 95% tego całego syfu ze szlifowania zostaje w tym cyklonie. Odkurzacz daje tylko siłę ssącą, a cały syf gromadzi się w tym zbiorniku. Miałem kiedyś też nagrać osobny film. Myślę, że kiedyś nagram, ale teraz pokażę może tak na szybkości. Pieniążek. Do otwierania. I tu są dwa filtry. I tak jak widać, są w ten sposób po tym szlifie zawalone. Ale nie włączył się ani razu system otrzepywania filtra. Dlatego teraz wymusimy to. Już ktoś dostanie zjebę. Ktoś, kto miał odkurzacz pożyczyłem komuś odkurzacz i już widzę, że mi tutaj tą śrubeńkę pewnie jakimś śrubokrętem kombinował dziadyga. I tak wygląda filtr po wytrzepaniu automatycznym przez odkurzacz. Tutaj wiadoma sprawa, że jest jeszcze jakiś tam syf poprzedni. I gdybym miał robić na dłuższą metę gładzie, no to nad śmietnikiem musiałbym to
czyścić dokładnie. Ale tak jak widać, z jakiego stanu do jakiego stanu otrzepuje sam. To jest starsza wersja StarMixa. Nowsza już pozwala na pracę, bo tak, ten sygnalizuje diodą, jak zaświeci się na czerwono, znaczy, że filtry są zabite i jeżeli jest na pozycji RA, to z momentem wyłączenia urządzenia podpiętego pod gniazdko, on jeszcze chwilę wyciągnie wszystkie syf z węża, wyłączy się i w tym momencie zacznie trzepać sobie filtry. Nowsze StarMixy mają tak jakby automatyczne otrzepywanie podczas pracy. Jeżeli jeden filtr ciągnie, dalej odkurzacz może pracować cały czas. Nie trzeba tego przerywać, nie trzeba przerywać pracy. Jeden filtr się trzepie, drugi ciągnie i później na zmianę. Ten ciągnie, a ten się trzepie. I tak na zmianę podczas pracy sam się czyści. Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, żebym zmieniał teraz odkurzacz. Sprzęt jest bardzo dobry, godny polecenia. Żyrafa Lux Tools, jakiś no name z Castoramy, z Obi, nie wiadomo skąd, nie pamiętam. Plusem jest to, że ma swoją skrzynię. Plusem jest to, że jest rozkładany. Gdyby ktoś miał taką potrzebę, nie pamiętam gdzie nawet, jest rozsuwany. Nie używam tego, ale jest rozsuwany. I jeszcze jest jedna rękojeść do dołożenia, w razie by ktoś miał jeszcze taką chęć, żeby jeszcze dalej tym pracować. Nie o sprzęcie, no sprzęt jak sprzęt. Można robić najtańszym, można robić super drogim, ale sam roboty nie zrobi. Z doświadczenia jadę w jedną stronę, później jadę w drugą stronę i później kółeczkami, doświetlając z różnych stron, kółeczkami jeszcze niweluję ewentualne sznyty powstałe podczas pracy, no bo to nie jest tak wszystko pięknie, fajnie, że ono sama sobie równa, samo nie. Trzeba nie dość, że podsuwać do sufitu, to jeszcze trzeba uważać, żeby nie brało bokiem, bo będzie brało nierówno i zrobi takiego sznyta, że później trzeba nadkładać znowu gładzią. Do samego narożnika też nie dobierze, dlatego teraz packa i same narożniki szlifuję już packą ręczną i też nie wzdłuż, bo tutaj powstanie rowek, też będzie ciężko go później zniwelować. Ewentualnie można tak i delikatnie z tej strony niżej i wtedy po całości i na końcu kółeczkami. Dość gruby papier, widać jakieś ryski, no to jeszcze ręcznie całość i tak jeszcze przejdę ręcznie i poprawię. Teraz mam papier setkę, żeby zebrać te zgrubienie, takie naprawdę grube tutaj. Później zmiana papieru na 220 i przelecę takie jakieś ryski, które tutaj powstały po całości. Później będzie odpylone, zagruntowane wodorozcieńczalnym gruntem i nie wiem, czy teraz, czy jak już zabuduję to wszystko, dopiero wtedy będzie psiknięte farbą gruntującą i nawierzchniową. Taka kolejność prac przy takich różnych zakamarkach. Jeżeli by tutaj coś było, no to niestety maszyną nie dojdzie, trzeba robić to ręcznie. Ale no tak jak widać, celowe zagranie wysypywałem z czaszki urządzenia w to miejsce, ale tutaj, no gdyby nie ten brud, który powstał, nie wiem, tam z innych prac,
No to naprawdę byłoby super czysto. Odkurzacz godny polecenia, żyrafa też nie narzekam, nie była wcale droga. Kupę metrów już naprawdę nią zrobiłem i myślę, że dopóki się będzie kręciła, no to nie będę zmieniał sprzętu na żaden inny. Nie chcę zmieniać teraz, nie chcę inwestować w tego typu sprzęt. Mam coś innego tam na oku. Trochę zmiana też przy podobań, czym innym chcę się zająć. Na moje potrzeby wystarcza. Mówię, sprzęt już nieraz się zwrócił. Jest całkiem ok. Przemawia do mnie to, że ma swoją skrzynię, że jest rozbierany i regulacja. No i w miarę jedyną rzeczą, na którą się patrzyłem, żeby tutaj było im cieniej, tym lepiej, bo wtedy ręka się nie męczy. Gdybym miał taką wielką rurę trzymać jedną rącz, no to naprawdę szybko dłoń się zmęczy. A tutaj, jeżeli to rozsunę, jest cieniutka rureczka, jest takie fajne miejsce do trzymania, już rękę całą zaciskam. I wtedy nawet trzymając nad głową te 5 kilo, no to, czy tam 4 coś, no to naprawdę ja nie odczuwam takiego jakby dyskomfortu z pracą z tym sprzętem. Dzięki temu, że mówię, tutaj się dość wygodnie to trzyma, bo jestem w stanie zacisnąć rękę tak jak na młotku i dłoń się nie męczy. Gdyby to była taka jakaś wielka rura, to choćby ważyło kilogram, to jest niewygodnie trzymać i długo się tym nie porobi. Dopracowuję narożniki. No i telefon. Czas na koniec w takim razie. Dopracowuję narożniki i kończę na dziś. Na razie, ko. Cześć. Halo? Tak wygląda przy szlifowaniu ręcznym samych narożników. I tak byłby cały pokój zasyfiony, gdyby nie było odsysania od żyrafy do odkurzacza. Tyle. Na razie, cześć.